Cześć, to ja Futsanti, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będę odbierał ikonę, po tym właśnie meczu muszę go wygrać i odbiorę dowolną ikonę, tam będę miał paczkę z ikoną. Będzie ten film trwał około 15 minut. Mam nadzieję, że uda mi się to wygrać, że właśnie dzisiaj już będę mógł pokazać Wam, jak dostaję moją pierwszą ikonę ogólnie we wszystkich FIFA-ch, które miałem. Zaczynamy. Oto jest mój skład. No, o wiele lepszy niż kiedy ostatnio pokazywałem. No i zaczynamy. Tutaj tylko dam pikę, która ostatnio miała czerwoną kartkę. I Miranda zamiast. No nie, na stakę zostawię jednak. No i gramy. Kurde, to się ustawiłem na Miranda Madryt. Nie wiem dlaczego. O nie. Nie lubię, bo będę musiał zmienić, ale ustawiam strój czarny, który jest moim strojem, więc gra. No i rywal, trzeba przyznać, że ma dobre składy. Tutaj się wyrównałem trzy ikony, jest kamerka, też jest Carvajal na prawej, jest Oblak jako bramkarz. Chodźcie na 90 granie 100, ale jednak ja mam leciutko lepszy skład, myślę. Ale i tak będzie trudno. Chociaż ostatnio fisję nie wiem, dobrze mi idzie, ale myślę, że ten mecz powinien wygrać. No i gram. Fisję zabija Karla. Jeszcze na samym to wreszcie będzie to piłka. Oczywiście pamiętacie, by zostawić łapkę w górę i dać suba. Mam nadzieję, że na YouTube będę miał 30 subskrypcji. Oczywiście ostatnio nie nagrywałem filmiku, bo byłem na obozie. Ale już teraz będą filmiki regularnie, raczej więc gram. Chcę Valverde, zagrywa do Safari, gdzie do Cazorli. Cazorla to będzie zmienia, ale to był spalony, tak jest. Ale na razie dobrze zaczynam. Pierwsze parę minut, co tu jeszcze przyszło. Brian Moralesa. Morales zagrywa do Savaniera. Savanier do Benzemy. Gol, ale mamy bramkę. Ale ładna bramka Karima Benzemy. To pierwsza moja bramka dzisiaj. I zmierzam ku zdobyciu mojej pierwszej ikony. Bo mam 7 na 8 muszę wygrany. To jest ostatnie z trzech zadań, które zostały właśnie do wygrania, więc lecimy. Ale jeszcze nie koniec meczu, więc nie możemy mówić, że nie to wygrałam, bo zobaczymy. Savani. Rozgrywam tutaj piłkę. Morales do Savaniera. Savanier leci z kontratakiem. Jeszcze jeden. Do Moralesa. Morales. Tutaj do Benzemy. Gol 2-0. I przeciwnik, uwaga, przerwał mi. A nie, nie ma gola. Przerwał mecz. Może podda i może od razu podda to ikonę. Miejmy nadzieję, że nie podda, bo chcę wygrać tutaj wysoko, pokazać jak gram. No, na razie dwie bramki, chociaż jedna mnie, ale to nie jest tak źle. Weźcie, piszcie w komentarzach, czy podobały Wam się takie filmy, czy mam nagrywać dalej w FIFA. O, rybarz, tutaj jakoś nie wiem, teraz Benzema. Gol 2-0. No nie wiem, często tak się zdarzy, że rywal będzie widzi, że jestem lepszy, no i podaję. No i piękna bramka Karima Benzemy, 2 gole dzisiaj. To już jego 52 bramka. To jest bodajże mój najlepszy, o proszę, mój najlepszy strzel. I no, mam teraz ikonę, bo wygrałem, ale najpierw albo sobie otworzę paczkę i później zagram na sekundę. Zobacz. Mam ikony, to jest taki moment, mogę trafić zarówno i Pele 99, chociaż to jest najmniej prawdopodobne, albo na przykład piłkarza Puyola, albo Siena 86, bądź 85. Mamy tutaj w centrali Food. Oko ikony, smak zwycięstwa i dostanę teraz złotą paczkę zawodników premium oraz i dowolną
ikonę oraz 200 punktów tutaj do postępa w sezonie. Akceptuj, dobra. No i otwieramy, mamy dwie paczki. Otworzę tak dla reguły, jak to ja otwieram. Najpierw gorszą paczkę, a później ikonę. Zobacz. Tutaj raczej się nie trafi za bardzo walkout, ale może, no nie wiadomo. No tak myślałam, nie ma walkoutu. Normalna, no ta karta Ruben Diaz, przyda mi się do SBC. Już nagrywałem parę razy SBC, być może jeszcze w tej edycji FIFA będzie SBC. I teraz ten moment. Dowolna ikona, proszę Państwa, otwieramy. Jest. Portugalia, środkowy pomocnik, ikony, i czy to jest Rui Costa? Deco 91, ale karta 85, tempa 93, dryblingu, ale to jest karta, o matko, pierwsza moja ikona, którą mam w tej FIFA. No muszę ją stawić do składu, ale zobacz, nie jest wcale taka dobra ta ikona. Myślę, że nie zmieści mi się w pierwszej 11, ale zawsze mogę ją trzymać na ławce. Deco, fajnie mieć w ogóle taką świetną kartę. Jest ta ikona. Jest tutaj Deco. Fajnie mieć taką kartę w ogóle, więc naprawdę bardzo się cieszę z takiego trafu. Myślałem, że będzie to bardziej karta w stronę no, 87, 88 overalla, ale jednak jest powyżej 90 overalla i mnie to cieszy. Będę miał kogoś na zmianę z bardzo dobrym dribblingiem i podaniem. Zobaczmy jeszcze, czy może jest być zmiana na przykład, czy mogę zrobić coś. Wymiana, ale chyba nie. Nie wiem, Jumpy Teard, Nair, Forsberg. I Juan Bernat to piłkarze, którzy mają po 93-92 overalla, a pamiętajmy, że jednego piłkarza się nie daje, więc ikonę zachowam dla siebie. Chociaż może jeszcze zobaczę sekundkę, czy można wymienić na inny. Nie. Okej, to by było na dzisiaj oczywiście. Dajcie subskrypcję i cześć!